Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z Medelcrafta i mam dla was małą informację. Jestem już po operacji. Całe szczęście wyrobiłem się z zapasem. Miało być dużo lżej, było gorzej niż myślałem, że będzie. Jak się finalnie okazało, to zrobiłem sobie zapasu do wtorku. Natomiast dzisiaj mamy chyba już czwartek albo środę. No i musiałem zmontować jeden z filmów z Arka, który pojawił się wczoraj, czyli dzisiaj, kiedy to nagrywam. No i powiem wam, że troszeczkę się martwiłem, że nie będę miał wam jak wrzucić tych filmów. Całe szczęście się wszystko udało. Operacja była niestety strasznie problematyczna dla mnie, dlatego że lekarz mówił, że znieczulanie będzie problemem. I powiem wam tak, ja miałem wyciągane dwie śruby z kolana w znieczuleniu miejscowym. Nie było to jakieś bardzo bolesne znieczulenie. Raz się tylko troszeczkę zerwałem, bo się przestraszyłem. Lekarz nie uprzedził, że będzie kuł, a jednak ukuł. No to się troszeczkę zerwałem, bo się wystraszyłem. A tak poza tym, no to rozgrzebał to. Bardzo nieprzyjemne uczucie było, kiedy doszedł do kości i szurał mi narzędziami po tych śrubach i po kości. To było takie uczucie, jakbyście wzięli sobie zębami, jak macie nogę z kurczaka i zaczęli ją tak obgryzać. Bardzo nieprzyjemne uczucie, nie polecam. Tak czy inaczej, to nie było nic jakiegoś tam nadzwyczajnego, dało się to wytrzymać. Problem zaczął się wtedy, gdy zaczął wykręcać pierwszą... Możemy sobie wskoczyć w ogóle do endu, zaraz się dowiecie, co będę robił. Tak czy inaczej, problem zaczął się dopiero w momencie, gdy zaczął wykręcać pierwszą ze śrub. Śrubę, jeśli się nie mylę, środkową, dlatego że nie dało się jej znieczulić do końca. Dało się znieczulić jedynie dojście do tej śruby. Nie dało się znieczulić samej śruby, samej okolicy, w której ona się znajdowała. A, to ty. Okej, okay, zabił się. Nie będę narzekał. Wracając, nie dało się znieczulić samej okolicy tej śruby, tej głębszej, pod kością, za kością. Niestety, no, jak się później okazało, straszny ból był, nie do wytrzymania, dlatego że, no, nie dało się tego znieczulić. A on zaczął to wykręcać i no niestety, no musiałem to przeżyć. Przeżyłem. Druga śruba już nie była taka zła. Chwileczkę, o. O, a to już nie potrzeba nawet pochodni do tego. No to niech sobie zostanie, tego nie potrzebuję. Sobie może tu dostać. Niech będzie. Na pamiątkę ty... Kamienie myty. Ogólnie poruszam się dość szybko. Gdybyście nie wiedzieli, zenchantowałem sobie zbroję i mamy nowy miecz. Mamy nowy miecz, który ma 22,5 punkta obrażeń. Jest to miecz z modyfikacji Divine RPG. Nie jest to żaden miecz, który mógłbym wam powiedzieć jakiś niewyobrażalnie super przepotężny. Nie, to jest tak naprawdę zwykły miecz z tej modyfikacji, bo tutaj są dużo lepsze miecze. Tylko teraz, a ja się tu podkopię. Podkopię, podsadzę. Żeby na pewno trafić. O, wow! Ale fajny biom. A co to jest za... A, dobra. To jest ten portal. Trzeba sobie to oznaczyć. Portal. Tylko w endzie. I tutaj macie w ogóle listę naszych światów. Tyle jest tutaj światów, jest ich w cholerę, z czego znaczna większość jest są światami z modyfikacji Divine RPG. Muszę tylko tutaj uważać, żeby nie spaść w przepaść, bo nie do końca wiem, gdzie się aktualnie znajduję. Spójrzmy jeszcze tutaj. Tutaj musimy się dostać. Czyli musimy iść na północ. Okej. Więc musimy iść w tamtym kierunku.
Szkoda, że tu są te... Czym ty jesteś? Co to jest? Capsid. Czy to jest Minecraftowe, czy nie? Nie, to jest z modyfikacji, okej. Okay. No ciekawe, ciekawe, nie powiem. Okej, okay, na Ender Spidera się spojrzałem niepotrzebnie. Gin bestio. Watcher. Kurde, i musimy się przedostać na dalsze z tych wysp. Dokładnie mówiąc, tutaj się musimy przedostać. Pytanie, czy nic mnie nie strąci w tą przepaść, bo jeśli coś mnie tam strąci, no to będziemy w dupie. Ja proponuję bardzo mądre rozwiązanie, jakim będzie odstawienie swoich wszystkich itemów do skrzynki, tak żeby ich nie stracić. Zostawię sobie jedynie trochę materiałów budowlanych i zbroję tą najważniejszą, tą, której nie stracę. O, policja jedzie. Zombie, mam nadzieję. Cóż to było? A, dobra. To jest ta roślinka, tak? Dokładnie tak. Okej, okay, więc... Ale ładnie to wygląda w ogóle. Trzeba sobie screena zrobić. I lecimy. Lecimy do pierwszej wyspy. Co to jest za dźwięk? Był dźwięk normalny jak z tego. O, tarczę sobie zostawiłem, no trudno. I właśnie tego się obawiałem. No i giniemy. O kurwa. Nie mam jak wrócić. Słuchajcie, ja nie mam jak wrócić. W ogóle, czy fantomy pojawiają się tak ten? Nie rozumiem. Jest problem, bo nie mam jak wrócić. Jedyna enderperła, jaką miałem, została chyba tam. Chociaż nie, sprawdźmy jeszcze. A, dobra, mamy enderperły, dobrze. Bo się nie ma czym przejmować. Już myślałem, że będzie trzeba robić cięcia i będzie słaba sytuacja. Całe szczęście udało się jednak przetrwać bez tego. Oczywiście moja zbroja jest cały czas na mnie. Włazimy do endu. Żeby nic mnie teraz nie... A dobra, nie, zapomniałem, no tak, przecież ja mam zbroję. Co ja panikuję? Zapomniałem, przecież ja mam cały czas tą zbroję. Jak daleko to jest? Niedaleko. Okej. Okay. Tu są jeszcze jakieś ciekawe drzewka. Na razie pozwolę sobie tego nie zwiedzać. Okej, okay, wlazłem do jakiegoś trapa. Nie wiem w co, ale... Okej. Okay. I jeszcze jedna sprawa. Jeszcze jedna sprawa. Przecież ja mogę się teleportować tymi enderperłami między wyspami. Jestem upośledzony. A, czemu jestem taki głupi? I czy ja teraz tam trafię? Trafiłem. Dobrze. Super. Teraz trzeba zejść na dół. Ale śmieszne. Dobra, musimy zejść na dół tak w miarę... A nie, dobra, nie muszę schodzić w miarę bezpiecznie. Nie mam powolnego opadania. O nie. Zostaw mnie, Ender gnoju. Dobra, ale jeszcze jedna rzecz. Te wszystkie rzeczy... Te wszystkie rzeczy ja chcę sobie odstawić do domu. Musimy się przepakować, nie pomyślałem o tym. No gnoju nie myty, no. Te wszystkie rzeczy musimy odstawić do domu. Myślę, że bezpiecznie będzie, jeśli weźmiemy sobie tutaj zapasowy ekwipunek. Nie chcę go stracić. Co to tak piszczy? Jak jakiś, nie wiem, koelefant stąd starwa. O, fantomy tu latają. A te błony się później przydadzą do naprawiania elytry.
Zostawcie mnie. O, coś zebrałem z tego. Dobra, wchodzimy do góry. Dałem dupy, mogłem się przygotować przed odcinkiem, nie pomyślałem o tym. A teraz jeszcze w pośpiechu, raczej wycinał tego nie będę. W ogóle wiecie, że jeden z poprzednich odcinków zrobił aż 300 wiosów? Ponad 300? Ja jestem naprawdę zadowolony. I w ogóle super. Dobra. Trochę marnuję te enderperły, ale rezesa stać. Całe szczęście mam ich w bazie dość sporo. Muszę w końcu zrobić porządek w tych szafkach, bo w tych skrzynkach. Bo dawno nie robiłem porządku, a mam taki syf. O kurwa. I co teraz? Dobra, mam inny plan. To nie jest głupie, co robię teraz. Zaufajcie mi. O, przeżyłem. Dobra, mam tylko te rzeczy fantomowe, więc mogę umrzeć. Tylko 6 razy umarłem? Mało. Okej, dobra, więc teraz tak, szybka akcja. Jakiś mieczyk, jakiś kilofik, jakiś łuk, Helm of Life, to. I teraz tak, potrzebujemy jeszcze parę pereł, wezmę sobie te 5, więc raczej nie będę potrzebował i możemy teraz lecieć. Myślę, że z tym ekwipunkiem sobie w zupełności poradzimy. Teraz tak, to był twierdza Endu. Ciekawe, czy mogę stawiać te portale między światami. Jeszcze tego nie sprawdzałem, to trzeba będzie też zobaczyć, wytestować. W ogóle zapraszam was na mój drugi kanał F1 Prezes. Tam pojawi się film z operacji, w sensie nie sama operacja, ale pojawią się tam różne informacje odnośnie mojego dochodzenia do siebie. Ile to wszystko trwało i jak to wyglądało. O, kolejna perełka. Fajnie. Między innymi będą nagrane moje pierwsze kroki, moje odczucia i tak dalej, i tak dalej. Więc jeśli kogoś to interesuje, no to możecie sobie wbić, zasubskrybować i czekać na ten film. Dobra, trafiłem. Okej, to tutaj zostaje. Tutaj nie ma nic, co chciałbym stąd zabrać. I co to wydaje takie dźwięki? Dobra. Na północ miałem iść, więc to jest tam. To jest w tamtym kierunku. Wezmę sobie tylko tych klocków trochę. Skoczyć mogę. Już myślałem, że się zabiję. Na szczęście nic się nie stało. Co to jest za jakiś grubas? Endoraczek. Ciekawy. Normalnie endoraczek, nie braczek. Czy to doleci? Chyba doleci. No, doleciało, no spokojnie. Myślałem, że będzie gorzej. O, sapling tego. Wezmę sobie sapling. Kolejny sapling. A coś tu jeszcze widziałem ciekawego, kiedy rzuciłem perłę. Fantomy. Gin, bestio. Leżeć. Dobrze. Jak to się zwie? Widziałem jeszcze coś. Kurde. Tu jest gdzieś to coś. Takie dźwięki wydaje. Nie mam pojęcia, gdzie to jest dokładnie. Watcher. Gin. Bestio, my musimy iść tam. Perłą nie dorzucę tam. Więc jest problem. Musimy się pozbyć fantomów, bo one mnie zrzucą i stracę te wszystkie itemy. A szkoda. Szkoda by było.
No tu jest dość spory kawałek jednak. Chyba, że jeszcze lepszą drogę jakoś znajdę. Nie. Nie widzę chyba lepszej drogi. Zobaczmy. Musimy się dostać tutaj, więc nie, nie ma lepszej drogi. Mogłem się dostać tędy, ależ trudno. Czyli musimy iść tam? Tak, dokładnie tak. To dokładnie tam. Ten fantom ciągle mnie tu straszy. No już ten Harm of Life. Szkoda byłoby Harm of Life, żeby się zużył tam. W tej pustce endowej. Dobra, lecimy. Wow. No bo ktoś do mnie strzela. Ty do mnie strzelasz, niewdzięczna bestia. Gin. I się budujemy dalej. A, nie potrzebowałem też aż tak się skupiać na tych enderperłach, że ich nie mam, bo przecież tutaj jesteśmy w Endzie. A w Endzie jest dużo endermanów. Za daleko jeszcze. Kurde, lipa. Bardzo słabo. Jest tak daleko. Ciekawe mnie, czy Ender Perła, jeśli spadnie w pustkę, wydaje mi się, że tak, no to nas tam teleportuje. Możecie napisać, jeśli wiecie. Jak ktoś sprawdza, to powiedzcie. No tak czy inaczej mi się wydaje, że nas tam teleportuje. Kurde, dalej się wydaje jakoś tak daleko. Chociaż na mapie już jest blisko. Całe szczęście jeszcze nic nas nie zrzuciło. No. Dokończmy ten stack. I będę rzucał. Tak, już jesteśmy blisko. Leć, Ender Perło. Dobrze, tepło nas tutaj. W ogóle fajna jest ta modyfikacja na biomy w Endzie. Podoba mi się to. Dokąd teraz? Teraz też tam. Na północ cały czas. Cały czas na północ lecimy. Pytanie, czy to jest End City, czy to jest jakiś jedynie budynek z End City, który się wygenerował. Bo, no, ja nie sądzę, żeby to było End City. Tym bardziej nie widzę tu żadnego statku, bo z tego co pamiętam, Elytra jest na statku. No nie wiem, to jest jakiś budynek z End City, ale End City to nie jest. To na pewno. No i szczęście zrobię sobie screena. Na miniaturkę będzie być może. O, coś zabił ten Enderman. Endermite. Mole. Normalnie Ender Slimy. Dobra, włazimy do środka. Pytanie. Nie, jest NCT, dobra. Tylko takie upośledzone jakieś. Gin? O nie. No dobra, nie zrobią nam krzywdy. Już? Ile to w ogóle trwa? Trochę trwa, jest 10 sekund. Ale to chcę pozbierać. Sobie zrobimy shulker boxa. O, drabina. Obawiam się, że nie znajdę tutaj elytry. Niestety. Będzie trzeba zrobić... Oła! Kurde. Będzie trzeba zrobić raczej drugi odcinek z poszukiwań elytry. Myślałem, że uda się to zrobić w tym odcinku, ale niestety jednak się nie udało. Znaczy nie udało, jeszcze nie wiemy. Ale ja podejrzewam, że się nie uda. Bo z tego co ja... Dobra. Podnieśli mnie. Panowie shulkery. Gincie. Ano. Chyba, że tam będzie elytra. Zobaczmy. Ja pamiętam, że to był taki statek latający. Nie, tutaj nie ma elytry. Więc chyba jej tu w ogóle nie będzie. Znowu coś tu piszczy. Mimmi kostka. Ciekawe. W ogóle coś mi podpaliło.
Też ciekawe co. No dobra, no to ja sobie tu wejdę od zewnątrz. To też chyba nie będzie żaden problem. Ej. Nieładnie to tak. Bardzo nieładnie. Lećcie. Lećcie sobie stąd. Gnoje. Tutaj zapewne też nic nie będzie, prawda? Dokładnie, też tutaj nic nie ma. Ale coś jest na dachu tej budowli. Dobra, no to możemy zobaczyć, co jest tutaj na tym dachu. Ale ja bym się chciał jeszcze do środka wkopać. No trudno. Co to jest? To jest zejście? Tak, to jest zejście. Okej, no to możemy zobaczyć to zejście. A, tu są skrzyneczki, ale elytry chyba w nich nie będzie. Bo z tego, co ja pamiętam, no to elytra jest w ramce na przedmiot. A dobra, bo oni się zamykają, no to z łuku im krzywdy nie zrobię. No i dupa, no spadłem. Leć do góry. I to chcę też pozbierać. Przydadzą mi się. Znaczy nie będę na tym siadał. Nawet sobie nie myślicie. Tylko do budowania. Sztabka złota, nasiona buraka. Świetnie. O, wydajność 3 naprawa. No to fajna rzecz. No ale niestety nie jest to coś, czego bym potrzebował. O, ja walę tym mieczem niepotrzebnie. Zapominam momentami. Za dużo odcinków ukrycia obejrzałem, jak leżałem w łóżku. Dokładnie mówiąc, to dwa. Dwa długie. I tyle mi wystarczyło, żebym przestał umieć się bić całkowicie w nowym Minecrafcie. No, już. Spadaj na dół. Okej. Ja już nie chcę tu być. Dobra, bo jeszcze jest jakieś zejście na dół. Czy to ma podziemie, czy nie? Enderperły by się przydały jeszcze. A portal jest w tamtą stronę. No to idziemy w tamtą stronę. Skorupa shulkera 7 sztuk. A żeby zrobić shulker boxa, potrzebujemy tylko dwóch. No dobra, no to nam wystarczy. Akurat chciałem sobie zrobić shulker boxa. Niekoniecznie po to, żeby go ze sobą nosić. Myślę, że bardziej po to, żeby po prostu go mieć. O, ja wiem, ender chesty by się przydały jeszcze. To by się bardzo przydało, no. Ender chesty to byłaby fajna sprawa. Głupie fantomy. Gin. Ty też gin. Ło. Się nie spodziewałem. Spójrzmy tutaj tylko. Nie wiem. Tu byłoby chyba najlepiej. Tak? Spójrzmy jeszcze raz. No nie wiem. No chodź tu, panie Enderman. Bo ja potrzebuję twoich pereł. Dobrze, mamy dwie perły. Standardowo się bagują i nie chcą się łączyć. Norma. O kurde, nie będę chyba ryzykował, że nie trafię. Musiałbym do góry wejść, wyżej. No, kopiemy się. Znaczy kopiemy, podsadzamy. No nie chcę ryzykować, że nie trafię. Nie, muszę być na równi z tym. Jeszcze troszeczkę. Tyle. Podnosimy. Kurwa mać. Dobra, udało się. Już myślałem, że spadnę do tej pustki, ale jednak nie. Całe szczęście. I znowu coś tam kwiczy.
Co to jest w ogóle za dźwięk? Nie wiem. Ja nie znam tych mobów nowych w ogóle. Ani z modyfikacji, ani też z Minecrafta. Kurde, jaki tu jest rozpierdziel w tym endzie. O, a dobra, to jest ten watching eye. Ła. Zostawcie mnie wszyscy. Więcej perełek, potrzebujemy perełek. Czy tam doleci mi perła? Sprawdźmy. No, chyba nie. Nie, nie doleciała. No, żeby tylko teraz się nie wyłożyć, bo mam te elementy pancerza Shulkera. Więc szkoda by było. Najlepiej byłoby chyba porobić te portale i sprawdzić, czy one będą działały pomiędzy światami. Dobra, jesteśmy? Ale tu głośno. Co to jest za koncert? Teraz tylko jeszcze jedną enderperłę. Tam jest pan Enderman, którego uderzyłem. O, to jest rozpierdziel. Dobra, jest enderperła. Kurde, co tu się dzieje? Ja pierdzielę. Już, spokój. Gdzie jest portal? Nie widzę portalu. Tutaj mamy to wejście. Wcześniejsze. Tu zacznijmy kopać. Niestety zabraknie nam klocków, żeby się tu kopać. Panie! No. O nie, a ja nie mam nawet tego. Kurde. Lipa. Kurde. Chciałem zabić tego pająka. Zobaczysz, czy mi z niego wypadnie. Oko. Nie, sorry, nie oko, tylko perła. Ale tutaj, no lipa. No nic, kopiemy się wyżej. Byleby bezpiecznie wrócić. Ja się zupełnie na to nie przygotowałem. Dało się na to przygotować. No tak, zapomniałem, że ja mam tą, jakby, nie wiem, tą wydajność na wszystko. Ale nie na wszystko. Nie pamiętam, jak to się nazywa. Ten pośpiech, czy coś. Dobra. Podsadzamy się. I tam jest portal. Okej. Trzeba by było jakieś schody w przyszłości tu zbudować. Ale to jest taki rozpierdziel w tym endzie, że to się nie da po prostu. Tu się nie da zupełnie nic zrobić. Wywalam to, nie chcę tego. Jedną tą mogę wywalić, to. A, te wszystkie błony fantomów to ten. No dobra, trudno. I bierzemy to wszystko, co nasze. To wywalamy. To też tymczasowo wywalmy, niech się połączy. Dobra, jest. Żeby tylko trafić. Dobra, trafione. O! To ciekawe, że mnie akurat tutaj zaspiło. No dobra, no ja sobie wrócę teraz do bazy. I myślę, że nie ma już co przedłużać odcinka. Mam nadzieję, że się podobało. Widzimy się już w kolejnym. Mam nadzieję, że zostawicie lajka, suba i tak dalej, i tak dalej. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia, no i cześć! Oj, lag. Pomocy. O, dobra, już wróciliśmy do naszej bazy. Pa, pa.